Jeszcze jedna reklamka i jesteśmy po robocie. Te przebieranki mnie wykończą. Po prostu mam tego dość. Ale spłacę z dług ojca i finito. Kochani, zaczynamy lekcję. No, lubię kobiety, lubię kobiety. A dlaczego my ciągle z nim pracujemy? Bo Enzo jest gwiazdą. Jeżeli nie będziemy przynosić zysków, to nas zamkną. Z tychże powodów w porozumieniu z agencją reklamową robimy spot, w którym ty, jak sobie przypominasz, wystąpisz. Wiesz, co najbardziej lubię? Jak dziewczyna wierzy w miłość. Bo ja wierzę. Jezus! Przepraszam, nie. On ci się podoba. Chyba zwariowałaś. Nie możesz po prostu jednej z nich wybrać? One są podobne, patrz. Ale ty za mną nie szalejesz. A kto tak powiedział? Kogoś kochasz, to nie żałuj mu swojej miłości. Nie wolno. Ale wiem, że jak już spotkasz tego kogoś, to kwadrat. Jak miłość, to kwadrat. Dun, 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 dun. To jeszcze nie koniec castingów do Music Race. Za tydzień specjalny odcinek naszego programu, w którym przewodniczący jury zmierzy się z przeszłością. Nie będzie programu w Rozalinie. Uspokój się, Olo, no co ty? Nie wracam do tej dziury, jasne? Olo nie wraca do dziury. Olo wraca do domu, rozumiesz? To jest wzruszające. O Boże! Pamiętasz mnie? Tak mogłem cię nie poznać. Kiedy zniknąłeś, pojawiła się Marta. To jest twój ojciec. Debil nie ojciec, zostawił cię samą z pachorem. To takie rybki tu mamy? Ja tę wariatkę z Rozalina chcę mieć na lajfie! Mam dla pani propozycję. Szansę rewanżu w programie. Na żywo. Idź tam i im powiedz, jak ten koleś ci życie zniszczył. Będzie pani mogła mu powiedzieć, co pani chce. Przed milionami widzów. Dowal mu. Dostała się pani do kolejnego etapu Music Race. Jak to możliwe, że ty śpiewasz? No nie wiem, jakoś tak śpiewam. Halo? Co powiedziała? Mu. Mu? Wszyscy o niej piszą. Musimy się jej pozbyć z programu. Co jak najszybciej. Co wy macie w głowach? Przecież ona jest świetna! Tak! Będę szczęśliwa, jeżeli ty będziesz szczęśliwa. Zabrałyście się do tego od dupy strony. Dziecko dla ciebie będzie tym, czym dla mnie stał się Rejs. To będzie dziecko nie do końca poskładane, nie do końca posłuszne, ale będziesz je kochał. Przez całe życie. Kiedy ty znowu znikasz mi z moich dni. Ty gównia się wykorzystuje, rozumiesz? Ale poczułeś się jej ojcem? Zwariowałeś? Kąd ja mu teraz zęba wezmę? Aż tak, będzie branie. Kolejny raz zamknięte drzwi otwieram. On się nie starzeje. Łają mnie. A nie byłem gotowy na popularność. A to wszystko. Ty też jeszcze nie jesteś. Ale być może musisz się o tym przekonać sama. Wow. A ta co? Hashtag co? Hashtag zaskok. Super. You know Katie has her heart set on Couture. I still wish she'd come to work for us. It's the family business. Seriously? Work for my stepmom and her two devil spawn? You never know where this might lead. I would take the shot. You have nothing to lose. You okay? I'm just gonna try that again. Okay. Everyone, Katie Castle. Yes, that castle. I have some ideas for this dress. Buttons. In my day, we called that a runner. They took my ideas. She totally played me, and I walked right into it. And now I can't even work at my own family business? You need to go back to Castle as someone that they will take seriously. Nate Ganymede, I'm Lee Castle's 2 o'clock. Lee Castle, please report to reception. Your 2 o'clock is here and looking fabulous. Have I met you before, Nate? Not in this incarnation. Daniel, you should come with us for drinks to welcome me to Castle. Maurice is organizing it. Just don't let him choose the place. Oh, it's a shame. He's straight, isn't it? This is Nate's resume. Dig up dirt. Bonjour, Chanel. Buongiorno, Gucci. So good at work. So handsome, too. Everybody loves Nate. I'm starting to love Nate.
great. You got something. Oh, yeah. It's a cheek cleanser. Come in. No, I don't believe you. She's probably just running behind schedule. You say that everything's fine. I wanna believe you. Hi. Wow. But I just don't. We're taking Colin's offer. You cannot sell Castle. He has our full line. Are you ignoring me? Nope. Yeah, you're totally ignoring me. Nope. Can't stop thinking about her. Sounds too good to be true. Phoebe. Hey. Hey, look, I was wondering if maybe you wanted to hang out. It's the last summer after high school ends. The last chance to decide who we want to be and who we want to be with. I give up. What are you supposed to wear to a breakup? How about we agree to stay friends? Just friends. Okay, walk away. Oh, for God's sakes. This is gonna be the summer. Just clean the slate. You know, you're really good. I can't believe you're wasting all this to study business. Right over a safe, stable career in the arts. The boys! Beach bonfire party. Are you down? Sure, yeah. No, come on, I'm not actually gonna go out with him. No, he's young, successful, and he's hot. Gross. So, what's the deal with you and Phoebs? We haven't talked about it yet. Keeping the mystery alive. I dig it, man. Directions to Bellbird Valley Farm. I'm the new owner. Oh. In from America, right? I bet there's an intriguing backstory to your arrival. Well, after losing my job and my boyfriend in San Francisco, I entered a win and in contest. You've won an inn located in New Zealand. So a 13-hour flight to Auckland and 3 bus rides later. Ah! I'm so sorry. I will pay for any of the damages. Well, this did put a big dent in my vehicle. Haha. I'm officially the owner of an inn. Oh. Never assume anything on the internet matches his profile picture. You look like you've seen a ghost. Goat. Gilbert. He's a wily fella. Do you know anybody in town that does renovations? Jake Taylor. Can I have his phone number? Jake, what's your phone number? Who's asking? She is. No, I didn't. Why do you want my number? I was hoping to talk to you about a proposition. She's a real beauty. I can help you restore her to original glory. Brilliant. You see, broken. What's with you and the old houses? Oh, well, always took the building. Makes me feel a little less... A little less broken. I believe Beechwood Down's most eligible bachelor might be keen on you. She's a beaut. She sure is. No, we don't care. Yes, guess what? I got a brand new job for you. I do have my real life to get back to. Oh, your real life. Seems to me you haven't told her how you actually feel. I'm guessing the universe has its own plans for things, eh? I like to imagine a fairy tale ending.
thought we were friends, mate.